W zabrzańskim Szybie Maciej odbyła się premiera kolejnego albumu z cyklu Dzielnice Zabrza. To już 7 tom i tym razem dotyczy on dzielnicy Maciejów. Myślę, że ta publikacja wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko mieszkańców naszego miasta, mieszkańców dzielnic, którzy są autorami właściwie kolejnych tomów, ale publikacja ta wzbudza zainteresowanie w całej Polsce, a powiem szczerze, że nawet poza jej granicami. Szczególnie chętnie oglądają te kolejne tomy mieszkańcy różnych miast w Europie, którzy kiedyś tu mieszkali, którzy znają te miejsca, którzy znają tych ludzi, którzy piszą wspomnienia. Albumy wydawane są przez Miejską Bibliotekę Publiczną i każdy z nich jest swego rodzaju podróżą po innej dzielnicy Zabrza. Ta specyfika każdego tego albumu jest taka, że to najważniejsze treści przekazują mieszkańcy. To oni opowiadają swoją historię, swoich rodzin, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, bliższych, dalszych. I to wszystko się składa na opowieść o historii, czy nawet nie tylko o historii, ale w ogóle na opowieść o dzielnicy. Myśmy zaczęli sobie pracować nad tym albumem, no i rzeczywiście szybko musieliśmy najpierw przekładać te terminy, potem z nich niestety na jakiś czas zrezygnować, kiedy już wydawało się, że znowu będzie można się umawiać i zaczęliśmy się spotykać, no znowu przyszła kolejna fala i tak trochę żeśmy się bawili z tą pandemią w ciuciu babkę. Zresztą ona nie odpuszcza nas do dzisiaj, tak? Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi wszyscy, że udało się jednak jakoś tam do szczęśliwego finału doprowadzić. My jesteśmy zaszczyceni, że to dzisiejsze wydarzenie odbywa się tutaj. Jesteśmy w miejscu, które moim zdaniem, według mojej najlepszej wiedzy, było jednym z najdalszych kompleksów przemysłowych w Maciejowie. Zatrudnienie kiedyś w latach 60. wynosiło ponad 1200 pracowników. No dzisiaj to miejsce staraliśmy się zachować ku pamięci tego, co tu się wydarzyło, a także dla nowych, dobrych praktyk, też gastronomii, turystyki, rekreacji. Cenną wartością tego cyklu wydawniczego są spotkania i rozmowy z ludźmi, poznawanie ich losów i historii. Chciałam powiedzieć, co przeżyłam od dziecka, bo mój tato pracował w szkole, mama też. Pomagali ludziom. Moja mama sanitariuszką też była, a tato pomagał Polakom, bo my jesteśmy tu stąd, z Maciejowa, i pomagał. I ten pan przyjechał po iluś latach, w 60 roku, a mój tata w 60 roku zmarł. Tak płakał, że nie mógł podziękować mojemu ojcu, że on mu pomógł, przechowywał go u nas w domu. Maciejów jest miejscem, w którym mieszkam od 1 marca 1974 roku, kiedy moi rodzice wraz ze mną się tutaj sprowadzili. Jest miejscem, w którym żyję, w którym się wychowałem, w którym dorosłem, w którym zdobyłem zawodowe szlify. Mieszkam tam, w Maciejowie wychowały się moje dzieci. Za chwilę będę wychowywał wnuki. Także całe życie właściwie takie codzienne wiąże się z tą dzielnicą. Uważam, że to niezwykle cenna inicjatywa i z tego co wiem nie pierwsza, ponieważ inne dzielnice Zabrza już w ten sposób były opisywane. Warto także wspomnieć, że album wieńczy obchody jubileuszu 75-lecia istnienia Zabrzeńskiej Biblioteki i jest wstępem do obchodów stulecia nadania miastu Zabrzu praw miejskich, które będą obchodzone w przyszłym roku.